Panie pośle, jak pańskim okiem wygląda dziś instytucja świadka koronnego? Patologia. Kwintesencja patologii. I to nie chodzi tutaj o rodzaj środowisk, z których oni pochodzą, tylko chodzi tutaj, co się dzieje potem. Bo patologią nie jest, nie mówię tutaj o patologii związanej z działalnością tych panów, tylko z tym, co się dzieje potem w wymiarze sprawiedliwości. Więc mówię o patologii w wymiarze sprawiedliwości. Tutaj świadek koronny dzisiaj, ten mały świadek koronny, praktycznie nie jest sprawdzany przez nikogo. To, co on powie, jest świętą wyrocznią. Jedna, jedyna osoba, która może powiedzieć dokładnie, co jej się żywnie podoba, zgłosić kogokolwiek z ludzi na to, że brał udział w jakimś procederze, nie jest to sprawdzane i weryfikowane przez nikogo. Tak jak duży świadek koronny jeszcze ma tą weryfikację, mały świadek koronny nie ma, proszę Państwa, żadnej weryfikacji. Jeżeli komuś przeszkadza ktoś, albo na przykład wymyśli sobie świadek, mały świadek koronny, bo to jest panisko, siedzi sobie i mówi tak, będę miał nowe zeznania, jakiś tam chłop, którego bardzo nie lubił przez lata na osiedlu, ma, okazał się nowy samochód, nową firmę, która prosperuje, wysyła gryps i mówi, stary, właśnie będę składał na ciebie zeznania, albo przepisz firmę na moją ciotkę, na moją siostrę, na moją kobietę, bo inaczej będę o tobie opowiadał. Jest to możliwe? Jest. I to się dzieje, mało tego. Mamy dużo takich przykładów, że takie rzeczy się działy, do tej pory się dzieją. Więc chodzi o to, że dzisiaj nie można takiej skazywać ludzi na podstawie zeznań jednego człowieka, który jest skruszonym przestępcą. Pamiętajmy, że skruszony przestępca w tym wypadku musi coś za to dostać, czyli dostaje mniejszy wyrok. Zadam więc pytanie, jeżeli ma dostać mniejszy wyrok i siedzieć w tym więzieniu, to on poda jakiegoś bandytę innego, który ma siedzieć w tym czasie? Nie, bo by się bał, że on mu zrobi krzywdę, kiedy przyjdzie pod celę, kiedy trafi do aresztu śledczego przez innych ludzi. Wiadomo, że najprościej dla niego jest podać osoby postronne, które nie są z niczym związane. I tak się często dzieje. Podaje osoby, które są wygodne, no bo łatwo jest je, osoby, które nigdy nie miały nic z tym wspólnego, ale w tym bardziej łatwo jest je podać jako w taki sposób działające. Nikt tego nie weryfikuje. Świadek powiedział, taka osoba już jest poddawana całemu procesowi. I co się dzieje? Każdy z Państwa, każdy jak tutaj dzisiaj oglądacie mnie Państwo, może zostać na tej podstawie skazany. Czyli dzisiaj można wymyśleć, że na przykład pan Kowalski, który jest mi niewygodny, jestem małym świadkiem koronnym, siedzę sobie i mówię, nie lubiłem tego, zawsze widzę, że sobie radzi. Wiadomo, że to zazdrość żera i proponuję mu taką ustawkę. Jeżeli się nie zgadza, ciśnie taki mały świadek koronny na niego wszystko, tą osobę zabierają. Pomyślcie sobie Państwo, jak jest z wycinaniem partyjnym i w polityce. Jeżeli w danym regionie jakiemuś politykowi nie pasuje konkurent, który zbyt ma duże szanse na to, żeby go pokonać, wystarczy, że zna takiego małego świadka koronnego z osiedla albo osoby te, powie, że mu zapewni tam dobre życie i będzie dostawał na wypiskę dużo rzeczy, pod warunkiem, że rzuci nazwisko jednego z jego konkurentów. Jest to możliwe? Możliwe. Co się dzieje z taką osobą? Od razu jest wycinane. Nie ma szansy w kampanii się, mało tego, że się kampania nie udaje, to jeszcze musi się tłumaczyć z czegoś, czego sam nie zrobił, czyli czyścić błoto, którym go obrzucono, które nie należy do niego. Kampania jest załatwiona, przeciwnika nie ma, nie ma. Potem to odkręcić jest bardzo trudno. Ci ludzie siedzą czasem przez wiele lat w więzieniu, mimo że w trakcie już prokuratura i cała reszta wie o tym, że ta osoba jest niewinna. Mało tego panu powiem, dzisiaj bawiąc się w to, może dzisiaj być taki mały świadek koronny przez prokuratora ferować wyroki i powiedzieć na przykład, ta i ta osoba sprzedała mi tonę marihuany. Okej, na przykład ja będąc wtedy posądzony o sprzedaż takiej, oczywiście wyssaną z palca sprzedaż tony marihuany, mogę powiedzieć takiemu prokuratorowi, okej, już będąc pod ścianą powiedzieć, wie pan co, faktycznie to było, ale ja tą drugą tonę sprzedałem przecież panu. Co pan z nią zrobił? Z tego co wiem, to pan sprzedał trzeciej osobie. Szachmat? Wtedy muszą mnie wziąć jako świadka, bo ja jestem świadkiem, zeznaję przeciwko prokuratorowi. To jest absurd. To Państwo muszą zrozumieć, że to jest absurd, w którym nikt się nie zajmował tą ustawą. Pytanie jest, są dwie możliwości. Albo ktoś się nie zajmował tą ustawą i ją skonstruował w taki sposób specjalnie, żeby właśnie mieć taką furtkę i robić, co się żywnie podoba i robić na tym pieniądze. Bo przypominam, że codziennością jest dzisiaj, że wychodzą grypsy od małych świadków koronnych o koperty, żeby nie wspomnieli na jakimś przesłuchaniu o kimś postronnym. Więc te koperty zaczynają krążyć. No dzisiaj każdy może z nas być ofiarą tego. Drugie, pierwsze wyjście to jest takie, że komuś to pasowało. Drugie, niechlujstwo. Ktoś nie przypilnował tych papierów. Każdą ustawę, każdy formularz można poprawić. My dzisiaj się bijemy o to, żeby to dzisiaj zostało naprawione, żeby nie było takiej patologii, żeby te osoby nie były jedynymi, którzy mogą podać takie osoby. Ja mam przykład nawet z własnego podwórka. Wiele takich przykładów. Jeden z nich to był sprawa znana naszego kolegi, który został posądzony o handel właśnie marihuaną. Na podstawie informacji pewnego świadka oczywiście bardzo szybko się okazało, że ten świadek w ogóle nigdy w życiu nawet tej osoby nie widział na oczy.
Łatwo było taki test zrobić, trochę taka gierka adwokatów, ale bardzo prosta i się okazało, że świadek nawet nie wie, o czym mówi, bo nawet nie rozpoznaje osoby, która stoi obok niego, że to jest właśnie ta osoba, na którą zeznaje. Takie są patologie, proszę Państwa. Skoro, no, tak jak Pan mówi, no, jest duże zagrożenie prawdopodobieństwa popełnienia też czynów korupcyjnych, czy w takiej sytuacji Pana zdaniem CBA działa tutaj w tej kwestii? Ja myślę, że w tej chwili się powinny zająć wszystkie kluby tą kwestią. Jedyny klub, który w tej chwili oficjalnie odmówił współpracy przy tym, jest Nowoczesna. To mnie nie dziwi akurat. No i są właśnie tak nowocześni. Uwsteczniona nowoczesność tak zwana. Więc oni mogą rękę w rękę iść z niektórymi tutaj tymi, na których skaczą, bo dokładnie takie samo zło sieją. Czekamy na decyzję dzisiaj PO. Ja myślę, że każda instytucja tym się powinna zainteresować. Ja rozmawiałem o tej sprawie zarówno z funkcjonariuszami CBŚ, tak samo CBA i wszyscy raczej uważają, że to jest patologia, że to powinno się zmienić, więc z tego co wiem, partia rządząca PiS tak samo zauważyła tą niedociągłość, więc liczę na to, że ta regulacja do końca kadencji uda się i partia rządząca nie będzie mroziła tego projektu ustawy i że faktycznie będzie go procedowała. Jednak z drugiej strony, mając na uwadze to, że to różnie z tym bywa, od dzisiaj też rusza zbieranie podpisów pod ustawą projektem obywatelskim, więc namawiam Państwa do tego, że na stronie Poprawa Prawa możecie Państwo znaleźć na Facebooku i wszędzie informacje o tym, jak możecie Państwo do nas się przyłączyć, pomóc nam rękoma podpisać właśnie Poprawę Prawa w związku z małym świadkiem koronnym, z tak zwaną 60. Możecie Państwo tym interesować, co się w kraju dzieje. Myślę, że wśród znajomych, u większości z Państwa znajdziecie przypadki, gdzie właśnie ta patologia miała miejsce i był ktoś oskarżony przez jedną osobę, pomówiony o to, że coś robił, a nigdy w życiu nawet w tym miejscu nie był. Więc bardzo proszę, namawiam Państwa do zainteresowania się tematem, do śledzenia tego, podpisywania się pod projektem obywatelskim, bo przypominam, że ten projekt ustawy, jeżeli rząd nie będzie przychylny i będzie mroził tą ustawę, to z momentem końca kadencji ta ustawa leci do kosza, więc stąd też idzie swoim torem ustawa, projekt ustawy obywatelski. Bardzo zapraszamy Państwa do podpisów. Tego obywatelskiego projektu nie da się wywrócić po tej kadencji. On będzie dalej musiał być procedowany podczas następnej kadencji. Więc bardzo proszę, ja nie wiem, czy trafię na kolejną kadencję, bo jak wiecie Państwo, jestem niezależny i nie wiadomo, czy w ogóle trafię tutaj na kolejną kadencję do Sejmu. Więc tym bardziej namawiam do poparcia projektu obywatelskiego, bo wtedy ktoś tutaj, kto się dostanie, kto będzie nam przychylny, będzie mógł dalej procedować, pilnować tego, żeby ten projekt obywatelski był procedowany. Także pozdrawiam. Czy dużo mamy przykładów ofiar pomówień ze strony świadków koronnych? To jest cała masa. To są dziesiątki tysięcy zgłoszeń, które się pojawiają każdego roku. I to jest po prostu, mamy dokumentacja, którą mamy, którą mają prawnicy. Jest, po prostu tego się nie da czytać. Ja byłem zanim przeczytałem tą dokumentację, byłem też na spotkaniu rzecznika praw, które tam zebrało się bardzo dużo środowisk z tym związanych. Jak wysłuchałem historii ludzi, którzy w tej chwili na przykład są na wolności, już byli właśnie podawani, fałszywie oskarżani. Tych ludzi, którzy czekają w tej chwili na swoje wieloletnie procesy. I to, że między tym wszystkim pojawia się przeważnie jeden albo dwóch małych świadków koronnych, którzy już wcześniej mieli udowodnione, że kłamią, że wielokrotnie podawali nieprawdę, a dalej się skazuje wyroki. Teraz zresztą mamy przykład jednego z raperów, Kas Bałagan, pozdrawiamy zresztą całą ekipę, został na tej samej zasadzie pomówiony i zresztą właśnie przez tego pana małego świadka koronnego, który po prostu robi co chce, ma za sobą jakichś ludzi. Ja proponuję szczególnie partii rządzącej i pan Ziobro, skoro jest tak bardzo zajęty tym tematem, zbadać, kto tak bardzo chroni tego akurat konkretnego małego świadka koronnego, że w tylu wypadkach, jeżeli chodzi o, potem się okazuje, ludzi pomówionych, którzy nie mieli z tym nic wspólnego, on dalej jest brany jako świadek, mały świadek koronny. Proszę się tym zainteresować, ja złożę te papiery oczywiście do pana, panie ministrze i do pana ministra Jakiego, dokumenty o, żeby się Państwo przynajmniej spojrzeli własnym okiem. Ja do niczego nie namawiam. Przyjrzyjcie się tej sprawie, zobaczcie, jaka to jest duża patologia. Przecież to z tym chcieliście walczyć. Więc skupcie się na tym, bo to jest bardzo ważna sprawa.
Jest jednak pewien wyjątek od tej reguły, o której Pan mówi, mianowicie dotyczący niektórych polityków. Mianowicie mam tu na myśli najsłynniejszego świadka koronnego Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa, względem polityków, wobec których kiedyś milczał, a jeszcze przed kampanią wyborczą mogliśmy się dowiedzieć od niego, że na przykład obecny zastępca prezydenta Trzaskowskiego Paweł Rabiej był chłopcem na posyłki gangsterów i dziś na przykład nie jest niepokojony przez prokuraturę. Natomiast Jarosław Sokołowski po tym fakcie i napisaniu wraz z Wojciechem Sumlińskim książki o powiązaniach polityków z gangsterami siedzi dziś w areszcie. O czym my mówimy? Ja widziałem takich chłopców na posyłki nie tylko w polityce. Widziałem komendantów policji w latach 90. Widziałem różne instytucje i to może być prawda, aczkolwiek nie musi. Poza tym mnie się zapala zawsze zielona żarówka, kiedy zaczyna się kampania i tego rodzaju rewelacje wychodzą. No to trzeba być naprawdę ślepym i głuchym, żeby nie wiedzieć, w jakim celu one wychodzą. Prawdopodobieństwo tego, że to jest prawdziwe, jest dość nikłe. Zawsze istnieje takie prawdopodobieństwo, ale to od tego są pewne instytucje, które się tym dawno temu powinny zajmować i powinny takie sprawy badać. To dla mnie to jest pełna patologia, zezwalenie na to, że dalej tacy ludzie, którzy są przestępcami wielokrotnymi, mają za nic prawo i robią z uśmiechem na twarzy, co im się żywnie podoba. Mieszkają między nami, prowadzą biznesy, mało tego panu powiem, ci świadkowie koroni prowadzą biznesy takie tak, i mają tak wysokie obroty, że to się w głowie nie mieści. Dzisiaj dalej czy oni skończyli z działalnością przestępcą? Nie. Mają świetne miejsce na to, żeby sobie działać, chronieni przez różnych urzędników i przedstawicieli prawa. Dodatkowo posądzać ludzi, którzy im są niewygodni, albo zarabiać na nich, bo jeżeli mu spodoba się jakiś przedsiębiorca, którego do tej pory nie znała, bardzo mu się podoba działalność, którą miał. To tak jak wcześniej powiedziałem, wystarczy wystosować pewien gryps do pana i powiedzieć, że... A wystarczy tylko, że kiedyś był w tym samym miejscu, co ten pan. Nawet nie wiedział, że był, ale przeczytał w gazecie. Czyli krótko mówiąc, idealny sposób na życie. Idealny, naprawdę. I to jest niesamowite, że my jako obywatele, ja nie mówię teraz, bo teraz ja jestem trochę innej kategorii obywatelem, bo mam ten immunitet, ale normalnie na co dzień, przed i po, przecież jestem, też teraz wyjdę z Sejmu i dalej będę podlegał temu. Zresztą dzisiaj też podlegam, bo można mi zdjąć ten immunitet. Dzisiaj tak naprawdę, no, obywatel ma, w porównaniu z takim przestępcą, jest obywatelem drugiej kategorii. To przestępcy dzisiaj mogą rozdawać te karty i mogą sobie dla własnego widzimisię, a szczególnie mały świadek koronny, powołać i oskarżyć każdego, komu się żywnie podoba.